Oblicz, ile moli stanowi 3,612 tysięcznych razy 10 do 22 atomów wapnia. Wykorzystamy proporcje. 1 mol stanowi 6,2 razy 10 do 23 atomów wapnia. W zadaniu szukamy liczby moli, czyli pod molami piszemy x, która stanowi 3,612 tysięcznych razy 10 do 22 atomów. Rozwiążmy proporcje na krzyż, czyli mnożymy 1 mol razy 3,612 tysięcznych razy 10 do potęgi 22 atomów. To ma być równe x razy 6,2 razy 10 do 23 atomów. Z tego równania musimy obliczyć x. Czyli zostawmy x po prawej stronie równania. Pozbądźmy się liczby stojącej koło niego, czyli obustronnie będziemy przez tą liczbę dzielić. Dostaniemy więc 1 mol razy 3,612 tysięcznych razy 10 do potęgi 22 atomów i dzielimy to przez 6,2 razy 10 do potęgi 22 atomów. I to ma być równe. W tym momencie po prawej stronie zostaje nam tylko x. Aby wygodnie było nam skracać, dobrze byłoby, gdybyśmy mieli dziesiątkę podniesioną do tej samej potęgi. W liczniku mamy 10 do potęgi 22, natomiast w mianowniku 10 do potęgi 23. Mamy dwie możliwości. Możemy w liczniku podnieść potęgę lub też w mianowniku ją obniżyć. Ja proponuję, aby w liczniku podnieść potęgę, czyli tu jeszcze możemy sobie skrócić jednostki i zostanie nam jako jednostka mol. Jedynkę, mnożenie przez 1 nic nie zmienia, więc możemy to pominąć. I teraz, aby w liczniku mieć 10 do potęgi 23, to muszę tą liczbę pomnożyć przez 10. Aby ten ułamek nie zmienił znaczenia, to jeżeli tą liczbę pomnożę przez 10, to tą liczbę muszę podzielić przez 10. Dzielenie przez 10 ułamka dziesiętnego powoduje przesunięcie przecinka o jedno miejsce w lewo, czyli dostaniemy 0,3612 razy. Teraz tu podzieliliśmy przez 10, więc tu mnożymy przez 10, czyli dostajemy 10 do potęgi 23 i mianownik na razie przepiszmy. Zostaje nam jednostka mol i tu mamy x. I teraz widzimy, że 10 do potęgi 23 nam się skraca. Tutaj możemy już skorzystać z kalkulatora. Po podzieleniu dostaniemy x równy 0,06 mola.